adaptacja, czyli dostosowanie, czyli akceptacja tej sytuacji, jaka jest. Oczywiście tu możemy krytycznie podejść do tego i powiedzieć, zaraz, to tak łatwo się godzić na wszystko, to trzeba zabiegać do Pana. Przecież czytamy o Jakubie, który złapał anioła, tak długo trzymał, że ten mu biodro zwichnął i dopiero wtedy go posłuchał. Trzymajmy Pana długo jak możemy. To są fajne, symboliczne, bardzo metaforyczne treści. A pytanie, a jak to w życiu zastosować? Co znaczy trzymać Pana, aż mi pobłogosławi? Bo nie puszczę jak pobłogosławi. Co chcesz trzymać? Nie ma anioła, bo gdyby jeszcze przychodził, to go złapiesz. Ale nie ma tego anioła. To kogo chcesz trzymać? W jaki sposób chcesz trzymać? I jak długo będziesz trzymał? Opowiedz mi na temat bardzo szczegółowych form, bo wzniosłe kazania na ten temat ja słyszałem. Tylko, że one są bardzo enigmatyczne. I pytanie, a tak naprawdę to co ja mam robić z tym trzymaniem? No mogę powiedzieć, będę się modlił. A jak się długo modlisz do tej pory? No, już się modlę. I jest efekt? No nie taki, jakbym chciał. No właśnie, to co robimy dalej? To co Bóg może ci chce powiedzieć przez to? I tu tej sfery, bo tam gdzie się bardzo mocno zawęża sprawę, że nie myślmy o innych rozwiązaniach. Jest jedno. Tylko Bóg może nam pomóc. To jest bardzo wzniosłe założenie. Tylko czy rozumiesz, co to znaczy tylko Bóg może mi pomóc? Że decydujesz się na to, że nie szukam żadnych innych sposobów na rozwiązanie, bo tylko Bóg? Czy zdefiniowałeś, co to znaczy tylko Bóg? Bo w tym pojęciu też może się zmieścić to, o czym mówimy. Że tylko Bóg, bez Boga ani do proga. To znaczy idziemy do lekarza, diagnozujemy i się leczymy. I modlimy się i pościmy. Tylko Bóg nam może pomóc. Proszę bardzo. Zdefiniowanie tylko może w ten sposób brzmieć, ale może być bardzo zawężone. Tylko Bóg, ja nic nie robię. Pan zechce, to pomoże. Znałem takiego człowieka, który właśnie był tak radykalnie, taki uduchowiony, dobry człowiek generalnie, ale w tej sytuacji, kiedy dochodziło do tego, żeby zdecydować się na ingerencję medyczną, nawet w takiej sytuacji jak rosnąca gorączka u dziecka, że nie Pan odpowie, Pan jest lekarzem. Proszę nie wzywać. Oczywiście w końcu żona nie wytrzymała, nie miała aż takiej wiary jak on. On też nie miał wiary, bo nic się nie zadziało takiego, jak chciał. On miał bardzo duże chęci i gorliwość wielką, ale wiary tam nie było. Natomiast chodzi o to, że on potrafił powiedzieć w pewnym momencie, trudno, ale on za chwilę umrze, jeśli nie będzie ingerencji. Trudno, widać, taka wola Boża, żeby umarł. Bardzo łatwo szastają, tylko wiesz co, nie szastaj cudzym życiem, twierdząc, że taka jest wola Boża. Bo ktoś potrzebuje pomocy. Nawet Żydzi zmienili pewną ciekawą definicję. Jakbyście czytali troszeczkę pewnej literatury z obszaru Holokaustu, troszkę tym się otarłem, bo moja żona napisała książkę na ten temat i doktorat obroniła i dużo żeśmy przewalili pewnych dokumentów na temat Holokaustu, między innymi właśnie tego, jak Żydzi radzili sobie żyjąc w getcie, kiedy już nie mieli nic, co by mogło im pozwolić na podtrzymanie ich wiary judaistycznej, robienie sabatu i zachowania koszernej diety. Kiedy Polacy przerzucali im czarny chleb i słoninę, a słonina była z wybornego baranka. Nie, była po prostu z wieprza, których oni nie jedzą. Że to jest dla nich obrzydliwość. To jest niekoszerne, nieczyste i niewłaściwe według zakonu. I wtedy oni przyszli, w jednej książce było napisane, że przybyli do rabinów z bardzo poważnym pytaniem. To był początek jeszcze jak brakowało już im jedzenia. Bo jak potem stracili, byli kompletnie głodni, to już... Zresztą rabini stworzyli pewne takie bardzo mądre pojęcie, które co pomogło, w jaki sposób im pomogło. Oni mówią, że no co mamy robić? Przecież powinniśmy zachować zgodnie z zakonem posłuszeństwo, że nie wolno nam jeść. Czy mamy życie położyć na szale tego, żeby być wiernym zakonowi? A wtedy rabin powiedział, nie, nie. Życie jest cenniejsze niż przykazanie zakonu. Bo jeśli nie uszanujemy życia, to nie będzie życia, które uszanuje zakon. Bo jeśli pozwolimy na to, że zginiemy, to kto będzie przestrzegał zakonu? To jest takie żydowskie kalkulowanie, ale bardzo mądre, że życie jest wyższą wartością niż pewne zasady. Dlatego tutaj nawet patrząc na to uduchowienie, powiedzmy, zaraz,
czy widzisz, co się dzieje? No dobrze, czekasz na Boga, że On ma przyjść, bo tutaj dziecko prawie umiera, już jest wysoka gorączka, ten Bóg nie przychodzi, to co masz robić? No poświęcisz, niech umiera, trudno, widać taka wola Boża. Nie, nie, to życie jest cenniejsze niż twoje oczekiwania i twoje wyobrażenie i twój stereotyp postrzegania. Rób coś, żeby to życie zatrzymać, jeśli będzie, dasz radę. Jeśli Bóg zechce go zabrać, to przyjadą 4 zespoły karetek i nie uratują go. Ale ty nie decyduj o tym, że taka jest wola Boża, dlatego ja mu nie dam pomocy. I taka była sytuacja. To było bardzo trudne, bo gorliwy człowiek czytający Słowo Boże, a jednak w pewnej kwestii bardzo wąsko myślący i to stanowiło wielkie problemy wówczas w rodzinie. Adaptacja, dostosowanie się. Co to znaczy? Czy to jest zgoda na to, że przegrałem? Przestałem się modlić o to, żeby Bóg zainterweniował? Nie. No wcale nie musi tego oznaczać. To, co Marek Aureliusz w tej modlitwie nam mówi, że daj mi pogody ducha, bym umiał się pogodzić z tym, czego nie mogę zmienić, odwagę, żebym zmieniał to, co mogę, ale mądrość, bym umiał odróżnić jedno od drugiego. Czyli co mogę zrobić? Ignacy Loyola mówi nam, módl się z całych sił. Słuchaj, z całych sił, aż się będziesz pocił po prostu. Aż będziesz połowę jedzenia jadł dziennie, módl się, ale wykonuj to, co leży w twoim zasięgu, jak możesz najlepiej. Zachowaj równowagę i czekaj na Pana. To jest właściwe oczekiwanie. I pogodzenie się to właśnie ta adaptacja, to jest jakby stwierdzenie tego, co Pan Jezus mówi nam w modlitwie. Bądź wola twoja. Kiedy On to mówi? Kiedy czytamy nie tylko w tej modlitwie, gdy uczy apostołów Ojcze nasz, który jesteś w niebie, ale w momencie, kiedy jest w Getsemane, kiedy wychodzi ludzka natura w Jezusie, ujawnia się, kiedy ta natura zaczyna rozmawiać z Ojcem, Ojcze, jeśli możliwe, niech ten kielich mnie minie. I wyobrażam sobie, że to było taka stuprocentowe człowieczeństwo Chrystusa, który jako młody mężczyzna, 33-letni, żyjący w Izraelu, który wielokrotnie przechodził tymi drogami i widział ukrzyżowanych ludzi konających, bo krzyżowanie nie rozpoczęto od Chrystusa. On był świadkiem i widział, ilu ludzi powieszono, jak konają. Zatem mógł sobie wyobrazić to, co się zacznie z nim dziać, bo wiedział, że właśnie do tego to zmierza. Zatem jako normalny, zdrowy człowiek, zdrowomyślący mężczyzna młody, on nie chce. Jego ciało mówi, że nie życzy sobie tego, co się za chwilę stanie. Że będą go bili, upokarzali, że psychologicznie i fizycznie zostanie stratowany, zmieszany z błotem. A potem jeszcze będzie konał, cierpiąc, aż krew z niego ujdzie. I on to czuł. To tak jak czują inni ludzie, którzy widzą, co się dzieje z pewnymi ludźmi i zaraz przyjdzie na nich kolej. Oni wiedzą, że to, ta śmierć jest blisko. I teraz Jezus właśnie przeżywając tę kwestię mówi, niech minie mnie ten kielich, ale za chwilę mówi, ale nie moja, ale twoja wola niech się stanie. Czyli dostosowuje się, bo przecież na tę godzinę przyszedłem, uświadamia sobie. Przyszedłem właśnie na tę godzinę. To jest najważniejszy moment mojej służby. Nie tylko uzdrawianie, zwiastowanie o Królestwie Niebios, nawracanie ludzi, powoływanie apostołów. To było wszystko bardzo ważne. Ale to jest kulminacja. Jeśli tego nie zrobię, to tamto wszystko nie ma znaczenia. I Chrystus godzi się na to. Bądź wola twoja. I widzimy, jak przechodzi przez to doświadczenie. W oczach świata porażka, umarł. Nie wierzą w jego zmartwychwstanie. W oczach wierzących zwycięzca. Król królów i Pan panów. Apostoł Paweł pisze, dam mu imię ponad wszelkie imię. Wszędzie, jak słyszą to imię, to nawet demony się kłaniają i drżą, bo takie imię dostał. Za co? Za to, że był wierny aż do końca. Dostosował się do woli Bożej. I to jest właśnie ten przykład i to jest podstawa adaptacji, którą my jako chrześcijanie możemy, że tak powiem, wprowadzać. Adaptacja to zdolność dostosowania. To jest jakby zaakceptowanie tej sytuacji i próbowanie odnalezienia się w tej sytuacji, której nie mogę zmienić, ale jestem obecny i mam być obecny. I zatem szukam różnych sposobów na to, żeby jakoś funkcjonować. Tam nie ma zmiany, tam dźwigam swój ciężar, ale uczę się z tym żyć. I dobra adaptacja, taka skuteczna jest taka, kiedy przekierowuję
poczucie sensu i celu mojego funkcjonowania, że przestaję koncentrować się na tym, aby się pozbyć tej choroby dolegliwości, zaczynam się uczyć, co mogę zrobić mimo tej choroby i dolegliwości. Ile warte jest jeszcze moje życie, jakie są moje zasoby i możliwości. I wtedy dostosowuję się do tego, co się dzieje, że zaczynam akceptować to, czego mi brakuje, czyli tak jak ten Piotr jeździ na wózku, jedzie tym wózkiem, powiedzmy, chociaż mógłby go nienawidzić, bo nie chce na nim siedzieć, bo to go ogranicza, ale nie koncentruje uwagi na tym, że jeździ. Uważa, że fajnie, że nawet mogę dojechać szybciej gdzieś, powiedzmy, i w ten sposób patrzy na to, nie życzy sobie tego, ale nie koncentruje uwagi na tym. Koncentruje uwagę na zadaniu, które widzi, czyli sens, pasja życiowa. To jest ważny klucz, który jest bardzo istotny. Chrześcijaństwo daje potemu możliwości. Zgoda na dar życia takiego, jakim ono jest. Zgoda na dar życia. Tak naprawdę ta adaptacja to jest taką zgodą. Nie mogę czegoś zmienić. Panie, modliłem się tyle razy. Tego nie zmieniasz. Teraz zgadzam się. Bądź wola Twoja. Jest jak jest. Ale powiem wam, że Bóg czyni niespodzianki. Zresztą mamy historie biblijne, które pokazują, że ludzie, którzy się zdecydowali na wolę Bożą, nawet nie pomyślą po nich, po ich myśli, jednak doczekali się tego, że Bóg zrobił więcej niż myśleli. Weźmy Szadracha, Meszacha i Abednego. Gdy Nebukadnezar grozi im, że jeśli nie pokłonią się, to wrzuci ich do pieca. I mówi, któryż Bóg was wyratuje z mojej ręki? Oni mówią, że królu Nebukadnezarze, czy Bóg nas wyratuje, czy nie wyratuje, tego nie wiemy. Ale my na pewno wiemy, że twojemu posągowi się kłaniać nie będziemy. I cokolwiek się wydarzy, niech się stanie. Czyli to jest właśnie adaptacja, że wiedzą, że jest zagrożenie, ale dostosowują się do tego. Niech będzie, co będzie. No i co było? Okazało się, że Bóg w cudowny sposób zareagował. Oni nie wnosili modlitwy. Panie, uratuj nas, przecież ty jesteś wszechmogący. Co tam dla ciebie taki piec? Widzisz, jak ci urąga ten Nebukadnezar. Nie, nie słyszymy takiej rozpaczliwej modlitwy. Słyszymy bardzo mądrą, stanowczą odpowiedź, że nasz Bóg może zrobić wszystko, jak zechce. Ale jeśli nawet nie zrobi, to my się nie ugniemy. Oni już raz pokazali to, w jaki sposób. Nie będziemy jeść tego, co tutaj nam dajesz. Daj nam warzywa, owoce i wodę i wystarczy. I okazało się, że byli w lepszej kondycji niż pozostali. Nie? Okazuje się, że już raz się sprzeciwili, bo chcieli być, powiedzmy, posłuszni Bogu. I to są przykłady tego, że adaptacja nie zawsze jest też do końca taka, że dźwigamy pewien ciężar, że pojawia się boska ingerencja. Z tym, że to nie jest regułą. To nie jest regułą, że jak ja się zgodzę na to, co Pan Bóg chce, to na pewno się potem fajnie zmieni. Na pewno się zmieni twoje nastawienie, a to jest najistotniejsze. Że będziesz dziękował Bogu za to, co masz, jaki jesteś i gdzie jesteś. Ale to, czy jeszcze coś się może zmienić, to jest każdego indywidualne doświadczenie. Kolejny przykład. Moi przyjaciele pojechali do Ameryki i byli goszczeni tam przez pewnych ludzi, mieszkali w ich domach i w pewnym domu mieszkali. I tam popatrzyli na, i ta moja znajoma mówi, patrzy na półce, to oczy widzą. Taki tytuł. Angielski tam. No i ona wyjęła tą książkę, cieniutka książka, szybko ją przeczytała i mówi do męża, to jest zobacz, ale ciekawa historia. Kobieta, która była niewidoma, jako młoda dziewczyna straciła wzrok, potem długie lata była niewidoma, wyszła za mąż, za chłopaka, który był pastorem i wszyscy mówili mu, po co ci niewidoma żona? Przecież to same kłopoty, pastor musi mieć dom otwarty i tak dalej. Jak widzicie, w Ameryce też mają takie pomysły, jak w Polsce mieli w stosunku do mnie. Nie tylko Polacy mają takie. Ale ten człowiek powiedział, to jest żona od Boga dla mnie. Ja nie chcę mieć innej, ja chcę ją mieć. I poślubił niewidomą żonę, mieli dwoje dzieci. No i cóż, modlili się na początku, żeby Bóg uzdrowił, no ale się stało tak, że ona dalej była niewidoma, ale służyli Panu. I już normalne życie, nie wiem ile tam te dzieci miały lat, w każdym razie tam taka praktyka, zresztą bardzo rozsądna i mądra, żeby małżeństwo mogło troszkę odpocząć od własnych dzieci, mieć taki fajny wieczór, to na piątek odwozili do rodziców tej dziewczyny te dzieci.
żeby mieli sobie razem intymne spotkanie żony i męża. Bardzo mądre zresztą. No i co się zadziało? I wtedy w nocy raptem ona się budzi i mówi, że musimy się modlić. No ale co tam? Nie? Módlmy się. Zaczęli się modlić gorliwie i ona mówi, słuchaj, ja chyba widzę. No ale ciemno jest, co ty widzisz, nie? Ona mówi, no widzę ciebie, twoją twarz. Zadzwonili do matki, a matka pyta, co ty piłaś, dziecko, dzisiaj, nie? Powiedzmy, nie? No bo to, jak ktoś, kto długo był niewidomy i wam mówi, że widzi, no to pierwsze reakcje są takie, czy on jest naprawdę zdrów, powiedzmy. No okazało się, że tak, pojechali się, spotkali, szok. Ciekawostka tej historii jest taka, że później oni jadą gdzieś tam i mówią, a tu ta siostra was zawiedzie, tam później powiedzi, później się spotkamy wieczorem. Dobra, jeżdżą. Później przywiozła ich, wszystko fajnie, od słowa do słowa dogadują się. To jest ta siostra. Mówi, niewidoma woziła nas samochodem. To jest ciekawe, ale to jest jeden z przykładów. To nie jest reguła, ale są takie historie, gdzie po prostu człowiek zgodził się na to, że moje życie będzie takie, jak jest. Że modliliśmy się do tej pory, nie ma zmiany, zatem dostosowujemy się do życia w tym stanie, w jakim jesteśmy. Efekt jest taki, że Pan Bóg raptem zmienia sytuację. Czy nie lepiej było, jak ona, dzieci były małe, ta niewidoma żona, może lepiej by było, to Pan Bóg po tylu latach, nie? No my byśmy mogli pomóc Bogu, nie? Podejmować decyzję, co i kiedy powinien zrobić, prawda? Bóg wie, co i kiedy ma zrobić. To jest bardzo istotne, jak patrzymy na te historie niesamowite w Biblii. Słuchajcie, to nie jest tak, że tamci byli lepsi. To jest tak, że Bóg jest wielce łaskawy. To była decyzja Jego łaski. Nie jest wykluczone, że ta decyzja może i ciebie dotyczyć, że Bóg może zmienić twoje życie, ale może być tak, że Bóg zmieni twoje myślenie i ty nie będziesz już ubolewał nad tym, że coś się nie zmieniło. To jest dopiero poziom wiary, jak ten chłopak jeżdżący na wózku. Siedzimy niedaleko przed jego śmiercią też. Siedzimy rozmawiając, on mówi, wiesz co? Ja to dziękuję Bogu. Mówi, wiesz co, gdybym wtedy nie skoczył do wody, nie skręcił karku, to ja bym ciebie nie poznał. Ja bym nie poznał Jezusa Chrystusa. Ja bym nie miał wiary, że ja pójdę do nieba. Człowiek siedzący 15 lat na wózku raptem do takich wniosków dochodzi pod koniec życia. Nie mówi, to życie podłe, do niczego zmarnowałem życie. Po co mi ono było? Mógłby ubolewać i miałby rację, no bo to nie jest łatwe życie w takim stanie. Ale on wyciąga wnioski, że patrzy, że to się okazało błogosławieństwem, mówi, bo gdybym tego nie doświadczył, ja bym nie szukał Boga, ja bym nie myślał o Nim. Czyli zobaczył, że cierpienie, którego doświadczył, posłużyło temu, że on się zbliżył do Boga i doświadczył zbawienia. To jest niesamowita łaska Boża. Może lepsza nawet niż cud uzdrowienia, ale na pewno bardziej chwalebna w niebie. Nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Czy myślicie, że Bóg puścił to mimo uszu, co on powiedział? Widząc, że on się przez te lata męczył, ufał Panu i taki wniosek podejmuje. To jest godne wielkich chwały i taka będzie, bo Biblia obiecuje, że ci, którzy wytrwają, doznają szczególnej chwały od Pana. Jezus będzie dumny z takich ludzi, którzy mimo cierpienia nie zachwiali się w wierze. To jest ideał też, o który warto się bić w swoim życiu. Nie tylko własne zdrowie, bo pytanie, a jakbyś był zdrowy, to co byś zrobił? Jak sobie wyobrażasz, że twoje życie by wyglądało? Jak żyją ludzie tacy, jak myślisz, że ty byś był zdrowy, a dzisiaj oni są zdrowi? Co się dzieje w ich życiu? Warto zadać pytanie czasami, nie? Bo czasami myślimy, tak jak ludzie mówią, że jak wygram 1 000 000 złotych, to ja oddam dużo na kościół. Jakoś nie trafiają takie duże pieniądze do kościoła, jak nawet wygrywają. Dlaczego? To są nasze pobożne życzenia, kiedy jesteśmy zupełnie w innym stanie. Dlatego tu ta adaptacja ma bardzo ważne znaczenie, że uczenie się zgodzenia na to, co Bóg daje. Do czego zachęcamy wtedy, żeby pomóc wierzącemu człowiekowi, kiedy oczekujemy, modlimy się nawet o uzdrowienie, tylko że widzimy, że to uzdrowienie oddala się w czasie, że modlimy się długo, robimy pewne rzeczy, ktoś ma przewlekłą chorobę, no nie zmienia się za dużo. On w dalszym ciągu dźwiga tę chorobę, to co mamy biadolić nad tym? Nie, pomagamy mu się obecność w rodzinie, wspieramy rodzinę, że ten człowiek choruje w tej rodzinie, że w jakiś sposób możemy udzielać wsparcia. Potem
proces leczenia, że kolejne są może zabiegi, albo rehabilitacja, albo coś innego. Po prostu, że również wspieramy, że pomagamy mu zrozumieć, że to jest potrzebny proces. Nie upadaj na duchu. Jest nawrót choroby, okej. To znowu musimy podjąć wysiłek i znowu walczymy, żeby wrócić do równowagi, że nie wszystko stracone. I to jest właśnie bardzo ważna dziedzina duszpasterza, który nie przegrywa, który nie pozwala przegrać temu zawodnikowi. On walczy. On się teraz potknął na tej swojej bieżni. Ja go podnoszę, bo mamy dalej cel do biegania. Choroba nie jest celem. Bóg nie oczekiwał od ciebie, że ty zwyciężysz chorobę i się uzdrowisz. Bóg oczekiwał twojej wierności mimo tej choroby. Inne rzeczy są do zrobienia niż biadolenie nad chorobą. I później dalej do procesu nauki życia z dysfunkcją. Nauka życia. Cóż to takiego, ta nauka życia? To znaczy, że ja po prostu szukam miejsca mojego zaangażowania mimo moich ograniczeń. I tak też zrobiliśmy w pewnym momencie z Piotrem, który jeździł na wózku właśnie. Ja mówię, Piotr, przyszedł czas, żebyś może zaczął troszkę mówić o tym, co myślisz na temat tego stanu, w którym jesteś. I mówi, i będzie taka rzecz, że chciałbym, żebyś na nabożeństwie powiedział, w kogo wierzysz, dlaczego, co ci dodaje. Jak rozumiesz przez to swoją sytuację? Jak potrafisz wytłumaczyć sam sobie, jakby cię ktoś zapytał o sens życia, co byś mógł powiedzieć? Zaczęliśmy o tym rozmawiać, mówię, wiesz co, wydaje mi się, że ten etap jest bardzo ważny, żebyśmy przekroczyli tę granicę. Żebyś zaczął mówić o tym, co zaszło w twoim życiu, jakie zmiany się dokonały i jaki jest sens teraz twojego bytu. I napisaliśmy świadectwo. Wystąpił na takiej ewangelizacji w Filharmonii, potem w zborze, potem nagraliśmy program telewizyjny w drugim programie, gdzie po prostu bardzo konkretnie mówił o tym, co zaszło. Ba, telewizja przyjechała i zabrali go do miejsca, gdzie nastąpił wypadek. I oni go przywieźli, tam ustawili i on mówi do tej reżyser, w zasadzie to jestem pierwszy raz od wypadku. I ona zbladła mi się, o rany. Co ja zrobiłam? Nie zapytałam w ogóle. Przywiozłam go w miejsce, gdzie nastąpiła katastrofa, która zmieniła kompletnie jego życie. Ona mówi, ja się tak bałam, co się wydarzy z nim, co on, jak on będzie to odbierał. A on bardzo spokojnie. Popatrzyli, nagrywali go, tam nie było żadnych wywiadów. Potem zaczął opowiadać, że no, byłem z kolegami, z siostrą, powiedziałam, że ja ostatni raz wskoczę. Nie wiedziałem, że to będzie ostatni, rzeczywiście. Wskoczyłem i stało się. I mówi, i od tej pory, mówi, i zaczął opowiadać tym wszystkim, mówi, a dzisiaj to żyję z Bogiem, bo ja rozmawiam z Nim, mówię, co ja czuję i myślę, a On mi odpowiada za każdym razem, kiedy czytam Pismo Święte. Pięknie, klarownie przedstawił te rzeczy i taka właśnie stoicki spokój, rozbrajający wręcz, że zaraz, jak to nie ma tutaj jakiejś rozpaczy, no, nie jest szczęśliwy z tego powodu i nie skacze pod sufit, że jest idealnie, ale też nie koncentruje na tym uwagi, że skakanie ze szczęścia pod sufit jest jedną formą bytu, najlepszą. On odnajduje się w tym, co jest teraz. I dlatego to jest bardzo ważne, żeby pomóc człowiekowi wyobrazić sobie, co możesz zrobić z tym życiem, które masz. To adaptacja musi być czynna. Tak jak wiara bez uczynków jest martwa, tak samo ta adaptacja, jeśli nie masz przekierowania swojej uwagi, zaangażowania, to również to ona będzie miała trudności, bo będą wracać emocje, wracać myśli i znowu się będę bił z tym, że jednak nie jest tak, jakbym chciał. Jeśli jednak odwrócę swoją uwagę i będę pozwalał sobie na to, że zapominam o swoich dysfunkcjach, ja będę odpoczywał, coś będę robił i będzie mi lżej. I na tym polega też praca duszpasterza, żeby pomóc się znajdować. Kościół jest takim miejscem, gdzie każdy może służyć. I jak pracowałem w domu starców, tak nazywaliśmy kiedyś, a dzisiaj to mnie ładnie brzmi, natomiast dom dla osób starszych, powiedzmy, którzy tam dożywali śmierci, głównie byli to wierzący ludzie. Ciekawą rzecz właśnie też zobaczyłem, jaka może być aktywność i korzyść i pożytek z życia tych ludzi w podeszłym wieku. W ogóle jaki jest pożytek dla kościoła? Dobrze, że mają renty. Zawsze sobie mogą wrzucić tam coś do kasy. Nie licz za mocno. Te renty nie są aż tak mocne. Pastora się nie utrzyma, chyba że masz 200, powiedzmy, emerytów czy rencistów. Nie, to nie to jest korzyść kościoła, że oni wrzucą te pieniądze. Wręcz jak ma rodzinę, to nic nie wrzucą.
Rodzina wcześniej przyjeżdża, niż listonosz przyjdzie. W każdym razie, co można mieć, jaką korzyść z człowieka schorowanego, starszego, który już jest niedołężny, ale jeszcze świadomy na umyśle, tak jak wiele takich sióstr było i braci. Otóż takie jest możliwość, bardzo cenna i wartościowa. To można powiedzieć, to jest elektrownia atomowa Kościoła. Na czym to polega? Ci ludzie mają dużo czasu i sami mówili, że nawet w nocy się modlą. I pamiętam, że jak mnie też pocieszali czasami, gdy przychodziłem, mówi, wie brat, co ja tak widzę, brat tak się trudzi, ja się o brata ciągle modlę. To było cenne, ciągle się modli. No ale cóż, to taka osoba. I kiedyś jeszcze bardziej mnie dotknęło, aż mnie wzruszyło, gdzie pewna kobieta przed śmiercią, zresztą ona tak jakoś tak planowała, że umrze, bo najpierw się miesiąc wcześniej umawiała ze mną na pogrzeb. Mówi, nie no, siostro, nie będzie tak szybko umierać. Nie, ja wiem, bracie, nie. Mówi, no ja gdzieś tak, ja mówię, aż nie wiem, zatraciłem taką sensowność tej rozmowy, że aż zapytałem, kiedy? Nie, o ten pogrzeb, niebości. A ona powiedziała, no ja bym tak może za 2 tygodnie. Ja mówię, ale ja będę wtedy na wczasach. Ona, a, to ja poczekam. Myślę, a jej, co to za gadanie? Tak, to w ogóle pomyślałem, kurde, gdzie my poszliśmy w tej rozmowie o tej śmierci, nie? Tak się zastanawiałem, a co to wyszło, nie? No to pojechałem na te wczasy, wróciłem, przyszedłem ją odwiedzić, no a brat już jest, a to dobrze, to już teraz mogę. Ja mówię, ale co? Ja będę umierać. Mówię, ale siostro, no, brat się modli. Każdy prosi o życie, a ja mam się modlić o śmierć? Ja będę się modlił o wolę Bożą. Dobrze, niech się brat modli. No i później za tydzień przychodzę, mówię, bracie, ja czuję, że to już będzie niedługo. Ale taka bardzo skromna, bogobojna kobieta, po Hajmenedinie, pracowała na wsi u swojego rodzeństwa, jak były małe dzieci, gotowała, ciągała te węglarki, była przy piecu, tam zrobili, no nie chodziła, a po prostu no, starała się pomóc swoim rodzeństwu, a potem, kiedy już dzieci te dorosłe były, no to dali ją do domu opieki i mieszkała w naszym domu opieki. Był wózek, także ją wożono, a w domu, w pokoju jej podłoga lśniła. Nic nie śmierdziało, wszystko było idealnie wyczyszczone, jeszcze wyhaftowane, ładne. Bardzo pogodną osobą było, niesamowitą. Ładne serweteczki były. I ona tak fajnie do mnie mówi. Mówi, bracie, a się o brata modlę. Wie brat co, ja będę umierać. Mówi, no siostro droga. A mówię, tak bracie, ale wie brat co, ja wspomnę o bratu, jak będę u Chrystusa. Wiecie co, ja to odebrałem bardzo osobiście. Myślę sobie, Boże Święty, tak realnie, no rzeczywiście, że zaraz ona niedługo może być. I rzeczywiście umarła w bardzo bliskim czasie. Poprowadziłem ten pogrzeb, ale do dzisiaj mam to, że jest ktoś, kto obiecał, że jak spotka Chrystusa, wspomni o mnie. Słuchajcie, modlitwy tych osób są bardzo cenne. Czy starsi ludzie, niedołężni, czy jakby związani chorobą, że są przykuci do łóżka, są niepotrzebni Kościołowi? Nie. To jest elektrownia atomowa. Jeśli tylko ich zmotywować do tego, by wołali dniem i nocą, zanosili, zapalali kadzidła wonne, a to jest miła wonność modlitwy świętych, Księga Objawienia mówi. To jest niesamowita rzecz. Billy Graham kiedyś wspomniał, że zasługą, że to, co się dzieje, te efekty ewangelizacji, to, że mógł działać w taki bardzo konsekwentny i skuteczny sposób, to jest zasługa wielu samotnych, prostych, skromnych ludzi, którzy wołali od niego dniem i nocą. On miał tę świadomość, że miał wielu ludzi, którzy o niego się modlili. I teraz pytanie, czy Kościołowi są potrzebni ludzie niedołężni, zinwalidowani, ograniczeni, nie mogą się ruszać? No mają jakąś świadomość, możemy z nim porozmawiać, ale co tam? On wymaga raczej pomocy, muszą ludzie go odwiedzać. Jeśli w ten sposób patrzymy, no to jest ciężarem rzeczywiście. Myślisz, że ta osoba tego nie czuje? Nie musisz jej powiedzieć. Ona doskonale popatrzy, twój język ciała poczuje, że przychodzisz i nie w smak ci, nie lubisz tej roboty i przyszedłeś, bo musisz. Ona czuje to doskonale i ci nawet powie, zostaw, nie rób dzisiaj, nie idź, odpocznij. Dlaczego? Czuje twoje nastawienie. Oni są bardzo wrażliwi, ale bardzo doceniają. Jeśli usługujesz i ulżysz im. Natomiast to są, można powiedzieć, ważni żołnierze duchowi, którzy mogą wznosić myśl do Boga. Myśl? Pan apostoł Paweł nam mówi, Duch Święty wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy, co mówić i jak. Duch Święty niesie tą miłą wonność do Pana. Czyją?
tej starszej, niedołężnej siostry, tego schorowanego, nieruszającego się brata, którego nawet nie bardzo rozumiem, co on tam mówi, ale jest gorliwy, wierzący. On wzdycha i wiedz, że powodzenie twoje się kiedyś dowiesz. No tak, robiliście, fajnie, wiesz co? Ja chciałem ci przedstawić. Widzisz, poznajesz tego brata tak. On dniami i nocami nie mógł spać. Nie tracił czasu w nocy, bo myślał o tobie. I te myśli kierował do mnie. To jest dzieło. Adaptacja? No właśnie. Bóg nie dokonał zmiany? No tak jak mówiliśmy, starość jest taką chorobą, z której Pan Bóg nie uzdrawiał. Ludzie musieli umierać. Ale po co tak długo trzymać? Ja to nie widzę starości. Co tu robić? Ja to będę kazał siebie zabić. No tak, na razie eutanazji jeszcze nie mamy. To widzisz, takie twoje życzenia. To nie znaczy, że w tym wieku jesteś bezużyteczny. Czy członek Kościoła może być bezużyteczny? Ono może mieć wielką misję, którą należy jemu uświadamiać i być wdzięcznym za to. Ci ludzie wtedy budują się bardzo mocno, czując, że ma z tobą więź. To jest bardzo istotna rzecz. Czy leczyć choroby za pośrednictwem medycyny? Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Już wspomnieliśmy dzisiaj o tej sekwencji, że jeśli przychodzą pewne rzeczy, Bóg nie odpowiada w taki sposób, wychodzisz i szukasz. Szukasz, dobijasz się. Zobaczcie, to pokazuje pewną dynamikę, że tu się modlisz, tu przedstawiasz Bogu plan, tam wychodzisz, szukasz, znajdujesz drzwi, nie mijasz tych drzwi, bo są zamknięte, tylko pukasz, aż ci otworzą. Czyli pokazuje, że twoje zaangażowanie jest bardzo ważne. Szukanie i pukanie. Czyli coś musisz zrobić, że nie sama modlitwa. I tak jak powiedzieliśmy, to nie jest wybór, którą z metod wybiorę. Jest jedna ta sama metoda. Modlitwa, szukanie i pukanie. A to, co mówiliśmy, pielęgnujemy ciało, czyli to jest bardzo ważne wyzwanie. I tu, co apostoł Paweł podkreśla, jak ważne, czy nie wiecie o sobie, że wasze ciała są świątynią Ducha Świętego? Nie zostawiajcie tego tak, że choroba przyszła, no widać, taka wola Boża. Wolą Bożą jest poddać się próbę przez chorobę, a tą próbą między innymi jest to, jak zareagujesz w tej chorobie. Czy będziesz pozostawiał tak, żeby to ciało coraz gorzej się czuło i miało, czy też zadbasz o nie i zawalczysz. Ale celem nie jest to, żeby być zdrowym samym w sobie. To jest cel pośredni. Celem jest to, że chcę służyć, tak jak apostoł Paweł. On chciał służyć Bogu i chciał mieć zdrowsze ciało. Ale zgodził się na to, że nie będzie miał zdrowego ciała, bo otrzymał coś lepszego. Moc Boża okaże się w słabości mojej. Mówi, teraz się będę chlubił swoimi słabościami, bo tu mi Bóg zagwarantował, że im ja będę słabszy, tym będzie mocniejszy przekaz. Ale tam widać właśnie u Pawła, że on miał na kierowanie, na służbę, na aktywność swojego życia. On nie oczekiwał zdrowia, żeby mu miło i przyjemnie, żeby się rodzina nie martwiła o przyszłość, bo jestem chory, powiedzmy. Nie, to nie były takie cele. Oczywiście, że przez to, że jeśli się zaadaptujesz do tej sytuacji trudnej, to i rodzina zyska, kiedy ty będziesz miał inny nastrój. Nie będę musieli udawać przed tobą, nic nie mów. Jak on się dzisiaj czuje? A wiesz, trochę nerwowy. Nie pytaj go o nic. I chodzą wszyscy na paluszkach, bo jest niezadowolony, nie? No dobrze. O, będziemy się, wujku, o ciebie modlić. Dobra, modlcie się. Nie, a jeśli jest człowiek zrównoważony, to zaakceptował, to wy zobaczycie, ja chcę go odwiedzić. Dlaczego? Lubię z nim pogadać. Tak jak z Piotrkiem. Tyle ciepła od niego jest. A skąd to ciepło? Duch Boży mieszka we mnie. Oddałem swoje życie. Zatem i nastawiony jestem, że chcę budować ludzi. Chcę im służyć, jak potrafię. I wtedy okazuje się, że ty, który masz duże słabości, okazuje się, że jesteś źródłem energii dla innych, którzy mają wiele siły, że ich wspierasz. I dlatego jest bardzo ważne, nie należymy do siebie samych. Dbaj o to ciało, bo Bóg nas też rozliczy z tego. Czy rozumiecie teraz intencje, bo ktoś pyta i mówi, no ale w Biblii nie ma napisane, że nie wolno palić papierosów. A w ogóle nie ma powiedziane, że o marihuanie, nie wiem, tak. Za marihuanę to nawet prawie jak Duch Święty, jak zapalić, to wesoło, nie? Prawda? Jakoś poprawia się nastrój, świetnie, no to, zobacz, no wszystko mi wolno.
No, prawda? Już. Ale zaszachował. No, rzeczywiście. Nie ma na to odpowiedzi. No jest. Nie rozumiesz, że pewne używki w szybszym bądź późniejszym stopniu, one są szkodliwe po prostu. Wiadomo, że jak zapalisz jednego papierosa, nie zachorujesz od razu na raka. Ale to prowadzi do tego, że osłabia twój organizm. To są używki, które są bardzo powierzchownego, doraźnego działania. Że nerwowi ludzie palą papierosy, żeby dać upust swojej napięciu, ale efekt jest taki, że no niestety to wszystkie te toksyny oddziaływują niedobrze na jego zdrowie. Oni się przyzwyczajają do tego, ale stan organizmu się pogarsza. Tak jak z pijącym alkohol. On się świetnie zawsze czuje, no codziennie dlatego teraz lepiej śpi, no bo wypija te pół litra powiedzmy wódki i jakoś tam idzie. Może nie wódki, to by nie dał rady wstać tak szybko. Ale załóżmy jakby tam kilka kieluszków i widzi błogosławieństwo, jeszcze znajduje w tekście i wino, co rozwesela serce człowieka. O, Biblia mówi o tym też, nie? No nie, no biblista, jak tu weź takiemu powiedz. No pytanie, ciało twoje jest świątynią Ducha Świętego. Jak ta świątynia funkcjonuje, kiedy jesteś pod wpływem alkoholu? Przesadzasz, bo on powoduje rozwiązłość. Rozwiązłość nie tylko w kontekście jakichś zapędów seksualnych, rozwiązłość w mowie. Mówisz bzdury, jesteś niedelikatny, wtedy jesteś odważny i walisz człowiekowi prosto z mostu, ranisz go. Rozwiązłość różnych zachowań. Rozumiesz, że nie widzisz dobrze rzeczywistości. Jak Duch Święty ma działać? Bądźcie pełni Ducha, a nie upijajcie się alkoholem, bo Duch Święty nie współpracuje z alkoholem. Czy rozumiesz teraz to, że dbaj o ciało, nie wolno ci go niszczyć, bo kto niszczy świątynię Bożą, ten się pomodli i Bóg mu wybaczy. Nie, nie, nie. Kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Czy rozumiesz, że twoje ciało jest darem bardzo cennym i wartościowym w oczach Bożych? Nie można go lekceważyć. Ale jak Bóg sam mnie dotknął chorobą, to Bóg o tym zdecydował, że zostałeś dotknięty chorobą w jakimś określonym celu. Bóg nie krzywdzi dzieci swoich. Jeśli poddaje ich próbie, nigdy celem nie jest krzywda, ale zawsze na końcu jest błogosławieństwo. Choćbyś nie wiem, jakich doznał strat, to Bóg ma moc zrekompensować w czwórnasób to, co od ciebie będzie oczekiwał. Taka była historia Hioba i wielu, wielu innych bohaterów wiary. Zatem nie wchodź w kompetencje boskie. Kompetencją twoją jest to, żeby pilnować twojego ciała, żeby na miarę twoich możliwości zachować właściwą kondycję. Niektóre rzeczy przekraczają nasze możliwości. Chorujemy mimo troski, mimo dobrej diety, dobrego stylu życia. Są genetyczne uwarunkowania, na to nie mamy wpływu i dlatego jest potrzebna adaptacja. Panie, staram się, robię co mogę. Dosyć masz, jeśli masz łaskę moją. To samo Bóg mówi często dzisiaj do nas. Rób, wykonuj powołanie, do którego cię powołałem. Nie koncentruj uwagi na tej słabości. Ale jestem słaby. Nie przejmuj się tym. Ja cię nie powołałem, że masz być silny w tej dziedzinie. Wiem, co masz robić. Bądź wierny temu, co masz zrobić. Kolejny przykład. Z takiej konferencji opowiadali mi to misjonarze. To było bodajże w Sydney. Nie wiem, czy wam to opowiadałem już. Ale był człowiek, gdzie była konferencja i taki wieczór, gdzie misjonarze opowiadali, jak przyszli do Pana. Co się stało. Jeden stały opowiada, że kiedyś w parku spotkał go człowiek, który się jąkał i chciał mu przeczytać fragment tekstu Pisma Świętego. Mówi, no nie mogłem wytrzymać, bo czyta ten werset, powtarza w kółko to samo słowo. Wziąłem to i zacząłem czytać, nie? A on mi zaczął przewracać kartki i palcem pokazywać, następny czytać. I no to mnie zainteresowało. I on nie oddał mi tą Biblię i poszedł sobie. Ja zacząłem czytać. Mówi, tak się stało, że później spotkałem pewnych ludzi, którzy też czytali Biblię. Trafiłem do kościoła. Mówi, nawróciłem się. A inni mówią, ty to taki niski człowiek. Taki... Mówi, ja też go spotkałem gdzieś. Mówi, no też zetknąłem się z Ewangelią. Okazuje się, że paru ludzi zetknęło się z Ewangelią z powodu jąkały, który tak czytał, że ludzie nie wytrzymali go słuchać. Postanowili sami słuchać, czytać. A efekt był taki, że tą Biblię zabrali, a Duch Święty dalej zrobił swoje. Podejrzewam, że nie zdałby egzaminu z homiletyki, czyli ze sposobu wygłaszania kazań, bo nikt by nie dał rady przesłuchać wersetu, który on by przeczytał, a cóż dopiero głosić kazania. Ten człowiek nie wygłosił żadnego świadectwa pełnego, ani kazania.
ci ludzie o tym świadczą, ale był w gorliwości swojej tak oddany, że chciał ludziom dać Ewangelię. Zrobił to jak potrafi. Efekt był taki, że ludzie zaświadczyli, że Jon Kała mnie nawrócił. No i to jest właśnie piękny przykład, że słuchaj, twoje słabości nie grają tu żadnej roli. W oczach Bożych, w twoich tak. Ale ty decydujesz, czy te słabości będą dominować nad tobą, czy zepchniesz się na margines człowieka w kościele, bo nie, no, tym to łatwo, zdrowi, a ja? Co ty? Pytaj Pana, co ty możesz zrobić. Zobacz, co możesz, co potrafisz, co jest cenne i wartościowe, co ty potrafisz. Nie konkuruj z innymi, że chcesz pokazać teraz, jak ja to zrobię, bo inni to tak robili. Nie. Kościół i służba to nie festiwal. Służymy na miarę umiejętności naszych, by budować jedni drugich, a nie konkurować. Jedyna konkurencja, która jest w Kościele, to wyprzedzanie siebie w okazywaniu szacunku. O, tutaj się śpieszmy i powiedzmy róbmy. Leć szybciej, żeby otworzyć drzwi, niż brat otworzy przed tobą siostrze, która idzie. Tylko nie bij tego brata po drodze. Ta konkurencja ma swoje też zasady. Ale to jest to. Wyprzedzajmy się w okazywaniu szacunku. Pozostałe? Nie. Rób swoje, bo to, co ty robisz w oczach Bożych, jest cenne. Chociaż brat robi podobną rzecz, albo może identyczną. Okej, czy on to samo robi w stosunku do tej osoby, której ty robisz? Nie, bo on robi do kogoś innego. Zatem ty jesteś najlepszy w tej dziedzinie. Tak jak ja czasami żartuję, że jestem najlepszym kaznodzieją wśród psychologów i psychologiem wśród kaznodziejów, bo na razie jedynym. Każdy, kto jedyny, jest najlepszy. Nie? To zawsze podbuduje ego, nie? Natomiast w tej kwestii właśnie znajdź swoją niszę i służ, jak mówi apostoł Paweł. Chrystusowi Panu służcie. Mówi, wszystko co czynicie, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Chrystusa otrzymacie nagrodę. To jest zmiana jakby takiej motywacji, podstaw tej motywacji. Zaraz, to mam czekać na informację zwrotną. Wiesz co, nie czekaj. Bądź gotów ją przyjąć. Jeśli ktoś powie, bracie, dziękuję ci za to, chwała Bogu. Ale nie rób dla informacji zwrotnej. Od człowieka. Czekaj na informację zwrotną, którą usłyszysz od Chrystusa, gdy staniesz przed sądem. Jak Chrystus wstanie, a wtedy co się stało? Chrystus aniołowie aż zatrzepoczą skrzydłami, że Syn Boży wstał z tego. On powie, ojcze, chcę ci przedstawić mojego bohatera, moją bohaterkę wiary. Ty słuchaj, jak ona służyła. Bo Chrystus mówi, że apostoł Paweł powiada, że będzie chlubą na dzień Chrystusowy. Że Chrystus się będzie chlubił nami przed aniołami świętymi. On mówi, jeśli ty się będziesz mnie wstydził, to ja się będę wstydził przed aniołami. Ale jeśli będziesz wierny, to co zrobi Pan Jezus? Przemilczymy to. Nie, nie. On będzie się chlubił przed Ojcem i aniołami. Bo w tym czasie niedawno wstawiał się przed Ojcem. Za nami, gdy szatan nas obciążał oskarżeniami. To teraz, kiedy już będziemy poza tym sądem, on będzie się chlubił nami. I to jest ambicja, żeby doświadczyć chluby mojego Pana. W jaki sposób? Pan Jezus powiada, chcecie być wielcy? Chcecie być pierwsi? Bo takie są nasze naturalne potrzeby. Chcemy być zauważeni, docenieni, chcemy mieć informację zwrotną, że to, co robiliśmy, było słuszne. I Jezus tego nie neguje. On mówi, jest sposób na to. Chcesz być największy? Bądź najmniejszy. Chcesz być pierwszy? Bądź sługą. To jest wyzwanie. Właśnie. I teraz patrząc na człowieka, który jestem ograniczony, nie patrz na ograniczenie, tylko patrz na to, co możesz zrobić. Marek Aureliusz, daj mi odwagi, żebym zrobił to, co jest w zasięgu moich możliwości. Tam jest potrzebna często decyzja. Nie tyle siła, tylko decyzja, że chcę zacząć to robić. I próbuję i robię. I wtedy angażujemy, robimy wszystko, co możemy zrobić. W tym ciele, jakie ono jest. Dbam o nie, bo to jest świątynia Ducha. I Duch wcale nie narzeka, że ojcze, co ty to za świątynię dałeś? No tak, a on choruje, tu ma wrzody żołądka i chorą wątrobę. Ja wolę jakąś inną świątynię. Nie, Duch Święty na pewno tak nie mówi Bogu, że widzi takie mankamenty. Wręcz przeciwnie. Może dodawać więcej chwały, bo powie, znam zaplecze życia tego człowieka. On dźwiga ciężar wielki, ale jest tobie wierny, bo ja go znam od wewnątrz. Często jestem w tej świątyni, bo to jest moja świątynia. Wiem, ile go to kosztuje.
ale jest wierny Tobie. Takie jest spojrzenie Boże, bo o tym świadczą fragmenty Pisma Świętego, że nieznaczny chwilowy ucisk staje się powodem wielkiej chwały. To jest tam jakiś proces przebadania tego ucisku. Jest tam jakaś hierarchia wartości, oceny, jakieś miary są tego, że ten ucisk będzie zasługiwał i wytrwanie w tym ucisku na chwałę. Ktoś się tym zajmuje. Nie jest komuś to obojętne, chociaż cierpisz i myślisz, kogo to obchodzi. Obchodzi kogoś tam na górze, kto jest twoim fanem. Jak ty patrzysz na piłkarzy i innych sportowców. Aniołowie czekają i patrzą, dopingują. Nie słyszysz tego, nie widzisz, ale autor listu do Hebrajczyków nam mówi, tak mamy wielki obłok świadków. Biegnijmy w tym wyścigu. Obłok świadków? Czyli mam jakąś bieżnię, gdzie jest wielka rzesza obserwatorów. I oni patrzą. Przewracasz się, płaczesz, a tam krzyczy Mojżesz z Dawidem czy z innymi, witaj w klubie! My też się przewracaliśmy. Wstawaj, wstawaj dalej! Krzyczą tam z trybun. A ty biegniesz. Dlaczego? Masz pałeczkę wiary, którą musisz przekazać następnym pokoleniom. A twoje życie odchodzi i siadasz tak samo tam na widowni. Oczywiście jest to pewna metafora, ale fakt jest taki, że Biblia mówi obłok świadków, czyli widzą coś. A dwa, że biegniesz w wyścigu i liczy się to, żebyś dotrwał. A jak masz to zrobić? Patrz na Jezusa. Czyli pomagamy człowiekowi odnaleźć się na nowo w Chrystusie. Słuchaj, istotne jest to, kim jesteś w Chrystusie. Nie to, jaka jest twoja kondycja. Dziś jest dobra, jutro może być gorsza. Bóg może ją poprawić, ale może pozwolić, że będzie słaba. Dlaczego? Bo może masz się znaleźć w szpitalu, w krytycznym stanie. Jakoś ockniesz się, obok będzie leżał człowiek konający. I mówi, boję się, że umrę. A ty mu zaczniesz opowiadać, nie bój się. Ja ufam Chrystusowi. Będziesz leżał, mówił do sufitu, bo nie da rady się obrócić. To są autentyczne historie, że ludzie zrozumieli, dlaczego trafili do szpitala. Bo spotkali pacjenta, któremu powiedzieli świadectwa, a potem nie wiedzieli, co się stało z tym pacjentem, czy on przeżył, czy nie przeżył. Ale spędzili czas, gdzie opowiedzieli. Twoja słabość, na którą się godzisz. I to, co, do czego dążymy, to właśnie to stwierdzenie, Johnny Erickson, które czytałem w książce, w filmie też się tam pojawia. Johnny Erickson, kobieta, która skoczyła do wody, skręciła kark, jeździła na wózku. Być może wielu z was może znają, chociaż to bardziej aktywna była jeszcze w latach 90. I cóż, ona powiedziała taką bardzo ważną rzecz. Boże, naucz mnie żyć w tym stanie, w jakim jestem. To jest podstawa adaptacji. Boże, nie mogę to zmienić, ale naucz mnie z tym żyć. Do tej pory mi to powodowało, że jestem nieszczęśliwy, bezradny, beznadziejny, bezwartościowy. Nie chcę się z ludźmi spotykać. Drażni mnie, że oni są zdrowi, wszystko mają, a ja jestem słaby. Ale Boże, skoro nie ma zmiany i na razie nie może być, nie wiem, czy może kiedyś będzie, ale proszę Cię, naucz mnie. To jest podstawa. Podstawa, która zmienia. Jeśli zbliżysz się do Boga, i to jest potrzebne, żeby właśnie jako duszpasterz prowadzić człowieka poprzez możliwości nadziei na uzdrowienie tu i teraz, możliwości w nadziei poprzez podjęcie pewnego leczenia, ale może jedno i drugie nie przyniesie jeszcze oczekiwanego skutku, to nie zatrzymać się w tej drodze, tylko idziemy dalej. Nie to, co jest najważniejsze. Czy będę bardzo zdrowy, czy będę się leczył. Ale najważniejsze jest to, że ja moje życie powierzam Bogu. A teraz, póki mogę, zadbam o moje ciało maksymalnie, jak tylko mogę. Czyli podejmuję leczenie. Modlę się nieustannie, tak jak Ignacy Loyola. Jakby wszystko zależało od Boga. A robię to, co jest w zasięgu moich możliwości. I raptem łapiemy równowagę życia. Całkiem rozsądną. Racjonalną. Czyli ona nie jest tylko jakimś tam bujaniem w obłokach. Bardzo racjonalna. Ufam Panu. Wiem, że tak mówi i widzę sens mojej aktywności tu za życia. Moje życie ma znaczenie, moje ciało ma znaczenie, moja osoba ma znaczenie dla kogoś. Jeśli będę to służył Bogu, to jeśli nie teraz, to kiedyś się dowiem, że moje życie odegrało ważną rolę w życiu innego człowieka. I taki jest cel tego, że żyjesz na tej ziemi.
wielkie posłannictwo w bardzo indywidualnej formie twojej aktywności, indywidualnego życia. Czy to nie jest sensowne? Czy to jest niesamowite i fascynujące, że w Chrystusie możemy odnajdywać właśnie taką równowagę i poczucie sensu? Że to, przed czym ludzie uciekają i myślą, że choroby, ograniczenia rujnują życie i nas dyskwalifikują, okazuje się, że nie musi być powodem dyskwalifikacji. Mogę nauczyć się z tym żyć, a z czasem mogę zobaczyć, że dzięki temu dotarłem w miejsca i nauczyłem się rzeczy, jakich nigdy bym się nie nauczył, gdybym tego nie doświadczył. I wtedy za apostołem Pawłem mówię: Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go miłują. To jest piękne błogosławieństwo. I tego wam serdecznie wszystkim życzę. Dziękuję za waszą cierpliwość, że wysłuchaliście mnie i życzę wam błogosławieństwa w zastosowaniu tych treści, które tutaj słyszeliście. Ale wiedzcie o tym, że to nie jest tylko dla was. Wy jesteście, to jest jak gorący kartofel. Nie możecie tego długo trzymać, bo się poparzycie. Trzeba komuś odrzucić. Podziel się. Zobacz wokół siebie, może są ludzie, których masz obudzić do tego, żeby znowu zaczęli żyć dla Chrystusa, mimo że mają tak wiele obciążeń. A oni sami wam odpowiedzą, jak bardzo są szczęśliwi z Bogiem, chociaż nic się z pozoru w ich życiu mocno nie zmieniło. Dźwigają swoje słabości, ale są szczęśliwi w sercu. Amen.